Pokazałeś im, gdzie jest ich miejsce, nie? Nie, dostałem pierdolę i uciekłem. Stąd też pobili to oko, ale cieszę się, że pytacie. Co tam słuchaj? Naprawdę mamy ubrać kapcie? Kurwa. Czego sobie te kapcie? To co, zrobić sam bankomat? Pokazać chłopakom, jak to się robi? Nie! Pierdolę to! Pierdolę to! Pierdolę to gówno! Co mi się w oko stało? No tak, no. A co? Bite masz. Kim ty się lał? Nie wasza sprawa, nie wasza sprawa, no. Jak się lałem, to się lałem, no. Jak się lałem, to się lałem, no. Co będę się pucował tutaj jeszcze w tym, w kardilerze, z kim się lałem, no. Napierdalałem się, no. Spokojnie. Czego się mnie napadło po Sandy Shore, słuchajcie, motocykliści. Z Angels of, kurwa, Death. Oho, no. Ale dałeś im, pokazałeś im, gdzie jest ich miejsce, nie? Nie, dostałem w pierdol i uciekłem. Stąd też pobili to oko, ale cieszę się, że pytacie, co tam słuchać? Słuchaj, Siergiej kupuje Beneca. W końcu się zdecydowałeś na tę operację. Charlie mi opowiadał, że zawsze miałeś z tym problemy, jak przychodziłeś do Vanilli. No. Sam nie widziałem, ale warto byłoby, że tak powiem. Ale to co, jakiś syntetyczny i tak dalej, przedłużenie, czy co? Benesa, nie? A, Benesa! Benesa, aha, w porządku. W porządku. Jasne. No to gratuluję, gratuluję. Wiesz co, Felipe? No. Tu nie chodzi o to, bo... Graty są wspaniałe, no, można tak powiedzieć. Nic nie trzeba z nimi robić, nie? Czekają jak wściekłe. No dlatego chodzi o Benyca, chodzi o warsztat, wiesz. Nie chodzi o operację przedłużania taką pompką, kurczę, wiesz, co się tam wkłada i się tak pompuje, kurczę, się odcyst tak... I tu się chodzi z takim napuchniętym grzdylem, tylko ci oddaje człowiek namiot. To nie o to chodzi, nie. Felipe, to nie to dokładnie. Okej, okay, dobra, dobra. Spoglądałem, teraz taka pani pracuje na szpitalu, no u niej to mógłbym sobie zrobić jakiś taki bilans, nie? Mogłaby mi sprawdzić, czy wszystko... Kolega coś potrzebuje? A to mój znajomy, jestem spokojnie. Okej, okej, okej. Spokojnie. Jesteś się razem? Nie. Francis mieszka u nas na bloku, wiesz? A, jasne. A ksywa skąd? Z pochodzenia. A, z pochodzenia, jasne. Jasne. Co, Siergiej, no gratuluję ci, no powiem ci, to na pewno dosyć solidne przedsięwzięcie, no. Pewnie taki Benes to setki tysięcy pewnie musisz zapłacić, co? No, powiem ci, że chłop tam krzyknął, no kilkadziesiąt tysięcy za to. No i my tak zbieramy, nie? Trochę zbieramy, już trochę nazbieraliśmy, mamy prawie 5 dych. Prawie 5 dych mamy. No i co, zbieramy dalej, nie? Zbieramy dalej, za tydzień jesteśmy umówieni z nim na wizytację już z pieniędzmi, tak? Na rozmowę dokładną i wjeżdżamy tam, ale tutaj Bob wpadł na wspaniały pomysł w sumie taki, który trochę mi dał do myślenia. Kurczę, myślę o tym już od kilku godzin. A, mów. No... Zapytał się o taki pododdział w sumie za miastem, nie? Jakiś w Sandy czy w Paleto może, żeby to otworzyć. Trzeba by było kupić jakąś lawetę, trochę wyremontować, może jakiś warsztat. Nam zwozić tam części, tylko że tam, kurczę, ja byłem pojeździć po tych warsztatach, to tam zupełnie nie ma miejsca na magazynie. Żeby jakieś części można było przywieźć, jakieś zderzaki sportowe czy coś, wiesz o co chodzi. Takie, żeby upchnąć to, żeby nie pokradli. Sandy to jest, wiesz, ale Sandy to jest wylęgarnia części. Przede wszystkim masz tam złomowisko. Nawet, kurwa, części od samolotu są. Widziałem ostatnio, przejeżdżałem, to samolot rozwalony stoi, nikt tego nie pilnuje. Nikt tego nie pilnuje, stary, każdy ma na to wyjebane, no. Zresztą wiesz, jak przyjeżdża jakiś mieszczuch na Sandy Shores, to zaraz ma blachy odkręcane, wiesz. Powykręcane, wiesz, od razu stoi na cegłach. Więc to mogłoby być dobre siedlisko do tego, żeby sprowadzać części na przykład. Myślę, że temat jest do przegadania też z chłopakami, ale myślę, że najpierw Siergiej się powinien zająć, żeby dopiąć te papiery wszystkie na miejscu i tak dalej, wtedy można... Chłop już tam w trakcie przeliczany jest, tak jakby, wiesz, ile zainwestował w pracowników, w te lawety, tam w jakieś ciężarówki, w to wszystko. Ja tam wchodzę, chcę położyć pieniądze i od razu zacząć działać, nie? Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy z umową czy coś, no to daj znać. No ja adwokatem już nie jestem, ale parę książek w życiu przeczytałem. Ale to znasz się na tym? Znasz się na tych pismach? No kurwa, no przecież prowadziłem jedną z większych w Stanach korporacji, Better Call Montes. No nie słyszałeś o tym? Nie Better Call Montes. Nie słyszałeś? Nie słyszałeś o Better Call Montes? Nie. Gdzie tu siedziba była tego? To ja nic nie wiem. Na LG Avenue. Jedna z większych, stary. Cały biurowiec był ich. Sprawa łysego? Tak.
podejrzany o trzykrotne morderstwo. Wybroniłem go. No, wybroniłem go. No. Tak, gość zabił trzy osoby na oczach policjantów, a Montes go wybronił, rozumiesz? O. Sprawa Diego Carbona z matactwami podatkowymi? Wybroniony. No, ale to mówię, już się nie bawię te sprawy, powiem ci tak. Już mam dosyć tej papierkowej roboty i pukania tych stażystek. No, już tego było za dużo. Teraz from the bottom, Siergiej, from the bottom. Chcę wrócić do korzeni, tam gdzie zaczynałem. Gdzie zaczynałeś? No nigdzie właśnie. Pod ziemią. Pod ziemią, nic nie miałem, tak. I wracam do tego. Dosyć tego. Ręce poobijane. Słuchaj, stary, no przecież sprawa Charlie'ego, kojarzysz? Była sytuacja taka, że go pobił policjant i poraził taserem. Chłop prawie wykitował. No przecież ja go broniłem. Przyleciałem tutaj. Słyszałem. Ta Charlie'ego znam, no. Przyleciałem tutaj, stary śmigłowce, wiesz. Poleciałem Adderem na rozprawę. Charlie wybroniony, no ale, że tak powiem, trochę w życiu się pozmieniało, no i wracam. Wracam do korzeni, wracam do starych kumpli i zaczynamy od początku. Takie życie o wiele spokojniejsze, wiesz, bez jakichś, kurwa... No powiem ci tak, no po prostu bardziej satysfakcjonujące, no tak bym miał powiedzieć. Po prostu się wypaliłeś. No, już... W tych papierkach też. No nie chciałem tego robić, już tych papierów, ale... Ale słyszałem, że... Bob mówił o tobie dużo dobrego, Logan w sumie też. Więc jakbyś potrzebował, żeby napisać jakiś kwit czy coś, no to ja nadal to potrafię, nie? Ale musiałby to klepnąć jakiś pewnie urzędos na koniec dnia i tak. No dobra, to daj jakiś numer do siebie. 157111 chyba, z tego co pamiętam. Na pewno trzy jedynki na końcu. Tak, 157111. Siedzi. Dobra, to jeszcze ci tylko zdjęcie zrobię, bo ja tak zbieram do galerii, żebym widział fajnie, kto dzwoni, nie? Dobra. Uśmiechnij się. To czekaj, jakąś pozę zrobię. Ładnego. Ojej. O. O, super. Super, jest idealnie. Dobra. O. Takie sobie właśnie wrzucę. To piękne. Dobra. Dzwoni Felipe i pozdrawiam. Jak poglądałeś te furki? Czekaj, kurwa, muszę cię tu zapisać. Podyktować ci numer? Nie, poczekaj. A wyślij mi SMS-a. A no, wysyłam. I zobaczcie, widzieliście na samym... Uwaga, darmowy taniec. Do wygrania są dwa talony na darmowy taniec z Vanilla Unicorn. Wystarczy dać obserwację i w komentarzu pod postem napisać talon. Gdzie to jest? A tutaj. Ty, faktycznie. Rozwijają się chłopaki. Jakieś widzę promocje wprowadzają. Do wygrania dwa talony na darmowy taniec. Nawet nikt nie bierze jeszcze udziału w tym konkursie. No, to prawda. Ty Bob, a ty masz tego... Ty masz no, Bob mam. On top? Bob tak, to on ja. Top? Dobra. Fajne zdjęcie. Piękne. Dobra, to będziemy atakować z tym, bo tam biurokracja na pewno będzie potrzebna, więc Felipe, będę dzwonił na pewno do ciebie. I co? I później będziemy próbować coś ogarnąć z tym, nie? Może tam gdzieś upchać jakieś części, zapytać się, kurczę, o coś jakieś... Nie wiem, no. Coś by podziało, bo ja nie widzę tego, żebyśmy my na wezwanie na przykład drałowali, kurde, gdzieś za miasto tak daleko, no. Na paleto, to zanim klient się doczeka, to jest przykichane. No tak, chyba, tak, no wiesz, teraz ludzie... Będą za pieniędzmi, czas to pieniądz i tak dalej. Im szybciej, wiesz, taka pomoc, to tym lepiej. Ale świnia to wrzuciła, Luna Torres. No. A my co, Felipe, idziemy coś... Tak, lecimy coś pozarabiać kasy. Lecimy coś zarabiać kasy. Trzymaj się, Siergiej, trzymaj się, Francuz. No, trzymaj się na razie. My... Dobra. I co teraz powinienem użyć?
Dobra. Nie mogę go odpalić. Są kluczyki. Nie no, otworzyłem tą starą. Tą nową, która się pojawiła. Halo? Jedziemy. Poczekaj, poczekaj, bo... Kurwa, stałe dwa niebieskie sułtany RS. Możliwe, że to ten drugi. Nie pierdol. Możliwe, muszę to sprawdzić. No może ja wezmę ten drugi. Poczekaj, poczekaj. Taka zostawimy. Poczekaj, poczekaj. A, w sensie ten, co mam? No. Dobra, dobra, poczekaj. Nie. Nadal. Ukradnij sultana RS. Czekaj, może tutaj nie. Może tu, o. Dobra. Dobra, ja lecę po drugiego już. Albo czekaj, o. I lecę po drugiego. Udało się za pierwszym. Ty. Udało się. Wrzucam ci klucze w schowek. Dobra. Były w schowku. Dobra, let's go. O, powodzenia. Kurwa, już raz to miałem. Kurwa. Przecież już byłem. No nie! Nie! Już się nie uda. Już chuj. Ja pierdolę. Już chuj. Pa, pa. Poczekaj chwilę. Pan? Powiedział mi, że mamy poczekać chwilę jeszcze. Napisał mi SMS-a, żebym przestał, bo jesteśmy obserwowani. Gramy tu? Poczekajmy tu chwilę. Nie ten sułtanik. Dobra, wróć. Wróć, wróć. Fura zajebista, co? Do ucieczki czy do czegoś? O, to czekaj. Kurwa. Okej. Kurwa! Ja pierdolę, bez bomb podjechali. No, 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 bez bomb. Na cichacza. Ja pierdolę. Dwa samochody stały, kurwa. Wziąłem, jebnąłem jeden i kurwa nie ten. No ja pierdolę.
No ale dobra, mamy zajebistego sultana, stary, do... Nie, myślisz, że bankomat można z nim zrobić? Że jest mocny? Ale nie sądzę, nie sądzę. Czyli co, jeszcze jakaś duża fura by się nam przydała do tego. Napisał do mnie ten gość o spotkanie. To dawaj, jedziemy do niego. Proszę, jestem gotowy, jak... Hej. Okej. Okay. Gdzieś tutaj niedaleko. Który przypał tą furę kradzioną jeździć. Ale sultanik, klasa. Kradzież auto. Auto zostało zniszczone. Okej. Okay. Zatrzymaj się na chwilę. Odleję się na szybko. Kilka kropel tylko puszczę. A! Już nie mam. Nie mam tych zadań już. Kurde, mogłem wstrzymać. Mogłem wstrzymać, już nie mam tego. Kurwa, szkoda. Za dwa koła w plecy. Za dwa koła w plecy. Kurwa. Spróbuj zagadać do niego jeszcze raz. Raczej chuj z tym. Niestety, dwa koła w plec. A fajnie. No ale to złom gang. Dwie fury i... Jak się przesiadłem z... Ale wiecie co, jakbym nie trochę różnica. Nie aktywował zlecenia i nie puścił go jeszcze raz i nie bawił się tym, to bym ukradł dobre. Ale dziwiło mnie to, że pojawiło się jakby nowe w pewnym momencie, a ja i tak musiałem ukraść to stare. To mnie zdziwiło, nie? Szkoda. Mogłem anulować i sobie to następnym razem zrobić. No ale dobra, człowiek mądrzejszy Polak po szkodzie i człowiek też. No szkoda, no. Kasa poszła obok nosa. Gdzie to jest? Wiesz co? Czekaj. Nie, Sukaszy, nie. Ja po prostu kliknąłem, żeby mi przywołał, w sensie, żeby rozpocząć to jeszcze raz i po prostu automatycznie skrypt zespełnił to auto w tamtym miejscu. Zespełnił nowe i ukradłem to nowe, okazało się, że trzeba było ukraść to stare. Gdzieś tutaj. Kurwa, jakaś ciemna uliczka. Tu na pewno? Tam jest dobra, widzę go. Ty ukradłeś stare właśnie? Nie, właśnie nowe ukradłem, stary. Nowe ukradłem, czy stare? Nie, nowe ukradłem na bank. Nowe ukradłem. Starą ukradłem wam, kurwa. Nową ukradłem. Nie. Zapraszam za mną. Się trochę kurwa zdziwił, że z taką furą przyjeżdżamy. On też ma pewniczego sobie tą furę. Dobra, może inaczej było. I już jebać to! No moim zdaniem zajebałem nową. Dobra, teraz zajebmy tego gościa. Jamestown? Tak, jak to mówiłem, mogę bezpiecznie. Spokojnie. Dzięki. Mam cztery napęd? Nie, tył.
Witam. Dobry. Proszę przebrać na pantofle buty, jeżeli jest taka możliwość. Tutaj macie. No, jasne. Już wam wydam. Co? Skurwa kapcie. Naprawdę mamy ubrać kapcie? No, wie pan, jak mam poczuć to sprzątane. A tak jak mówiłem, to jest mój wspólnik, Felipe. Zdejmowany człowiek. Proszę bardzo, jedna para i druga para, proszę przebrać. Proszę. Oczywiście, także przybiorę. Kurwa. Czego sobie te kapcie? No dobra. Proszę siadać, nie stójcie, jasne. Częstować się tutaj coś słodkiego kupiłem. Ja nie wiem ogólnie słodkiego, ale... O, niech już będzie tak. O, sprowadzam panu tutaj. Bob jestem ogólnie, przedstawiłem się jako Skała, mówią na mnie Skała ogólnie. Pan jest w czapce? Bob. O, także Bob, a pan w kapturze? Felipe. Jasne. Mówią poznać panowie. Tam w dzielnicy pewnie jakiej, wiecie dobrze jakiej? Jamestown. Dokładnie. O, narkotyki, broń, różne rzeczy, ale możecie się tutaj czuć bezpiecznie. Chłopaki nic nam nie zrobią. O, kolejna kwestia bardzo ważna jest taka. Przydało się to ziarenko? Czy nie przydało się, panie Bobie? Przydało się, tak. Ty, zobaczcie, no. Czyli coś z uprawą ma pan pojęcie. A to nieźle urządzone. Coś tam mam, tak. Znaczy może nie konkretnie ja, mam jeszcze dwóch wspólników takich zaufanych. Jeden z nich pan jest... Pan obok, tak? Zna się na tym. Nie. Jeszcze mamy dwóch takich wspólników, którzy z nami działają. Chcesz powiedzieć, zaufani, że się na tym nie znam? To, że nie widziałeś jak sadzę, nie znaczy, że się na tym nie znam. No to jednak się zna. O, jasne, nie wnikam co kto potrafi. Rozmawiam z wami, bo nawet myślałem, że to pan Bob potrafi, ale jeżeli ktoś inny, a jest zaufany, no to chętnie też go poznam. Ponieważ przychodzę tutaj z możliwością współpracy takiej, iż potrzebuję człowieka, który zna się na chemii. Dobrze, na roślinach, chemii. To jest najważniejsze w tym momencie. W zamian jestem w stanie dostarczyć inne tego typu zabawki. Oczywiście wszystkie rzeczy niezbędne do wytworzenia będę dawał, tak? Czyli koszt jest zerowy. A kosztem się dzielimy na pół. Wynagrodzeniem się dzielimy na pół. Nie wiem, dziwi mnie to, że gość chce po prostu tak zasponsorować wszystko. To jest, kurwa, no tyle ile żyje na świecie, kurwa, wiem, że nie ma nic za darmo. Czy ty gadałeś mu coś o tym, że znasz się na chemii? Nie. To na chuj, on bierze nas tutaj i proponuje takie rzeczy. Nie wiem, śmierdzi mi to. Mało tego, zapytałem o te koszulki. Niepotrzebnie powiedziałeś, że one wiszą, bo chciałem, wiesz, informacji od niego, czy on w ogóle to lubi i tak dalej. No bo jeżeli każe nam ściągać buty, to znaczy, że jest to jego apartament. Mówisz, że z jakimiś dwoma chłopakami współpracuje i że to ich koszulki. No podpisane i mówiłem o koszykówce, a to były koszulki koszulki bejsbolistów. Kumasz? Tak. A on nie zaprzeczył. Więc gościu, który tak dba o to, żeby nie wnieść mu kilku ziaren piachu pod butem, nie wie, jakie koszulki ma w chacie? Mało tego, w chacie nie było kibla. Ty się odlałeś? Nie byłem się odlać. Mam sprawdzić, co jest w kiblu. No nie wiem, trochę się miesza w tym wszystkim, co mówił, bo najpierw powiedział, że wszystko przepis ma, składniki i tak dalej, potem mówił, że trzeba ogarnąć przepis, potem on tak, nie wiem, miałem wrażenie, że ja więcej wiem niż on. Uderzyłem? Gdzie? Lekko tylko. Dobra, panowie, tym razem wam odpuszczę. To chyba jakaś Słuchaj, sytuacja, co? Sytuacja jest taka, przede wszystkim. Posłuchałem tej rozmowy twojej z tym gościem.
Za bardzo nie chciałem, z tym na samym początku, za bardzo nie chciałem wchodzić w paradę, bo chciałem go po prostu sprawdzić, ale kilka rzeczy mi tam po prostu jebie. Ten apartamentowiec wyglądał jakby, kurwa, nie wiem, dziwne to jest. Dziwne to jest po prostu, że ktoś przychodzi i od razu bez tak naprawdę, no słuchaj, jedyna transakcja jaka była to dwie sprężyny. Wiesz, są takie sytuacje, że kupujesz lasce drinka i 15 minut później ona robi ci laskę. Ale kurwa, to zdarzają się naprawdę raz na tydzień. A tu, w tej sytuacji, wiesz, sprzedajesz chłopu sprężynę, a on od razu mówi o narkotykach, o jakimś monopolu. Mówi już o tym, że produkty jest w stanie załatwić, o tym, że będziemy się dzielić 50 na 50, a w momencie, w którym metodą prób i błędów odkryjemy bez zajebistą recepturę, receptura jest tajemnicą dla nas. I on chce tylko 50%. Dziwne. No nie, no ja wiesz, no ja też nie będę mówił, że przy nim, że mi to śmierdzi, albo że najpierw mówi, że on ma recepturę, a potem mówi, że nie ma receptury, bo wiesz, jeżeli on by dostarczył wszystkie serio, wszystkie składniki, dałby nam recepturę, to powiem ci, że to nawet się opłaca, bo jak on pokrywa koszt produkcji, pokrywa, wiesz, koszt jakiegoś laboratorium, pokrywa czas i koszt na to, żeby no, dopracować ten produkt do perfekcji, no to się opłaca, wydaje mi się. Szczególnie, że potem to zostaje, wiesz, jakby receptura zostaje tylko dla nas, nie? Tylko gdzie jest haczyk, stary? Gdzie jest haczyk? Gdzie jest tym wszystkim haczyk? Bo to brzmi zbyt pięknie. Dlatego pytanie, czy on na przykład, kurwa, nie wiesz, nie nagrał, kurwa, na jakieś pierdolone GoPro albo coś, żeby później mieć haka. Zobaczcie, mam na was haka, zobaczcie, panowie, kurwa, że gotujecie metę. Wiesz, o co chodzi? Trzeba być, kurwa, oczy szeroko otwarte dookoła głowy, bo on może mieć jakiegoś haka i w pewnym momencie powie, panowie, ale nie 50%, kurwa. Chcecie? Żebym was wjebał, że gotujecie, kurwa? Kurwa, patrz. Widzę. O, kurwa. Jaką furę mają, co jest? O. Drugi raz tu podjeżdżamy, już drugi raz jestem. On mi powiedział, a jeżeli chodzi o... Siergiej, w porządku, gościu. Ciekawy jestem, co z tą bronią, nie? No, najlepiej byłoby ją składać teraz. Powiem ci, najlepiej byłoby ją składać teraz i opierdalać podychu na przykład, nie? Nie, no myślę, że no, to podychę, to by się zabijali o tą broń. Tylko wiesz, problem jest jeden. Problem jest, kurwa, jeden. Dostępność części. No tak. To jest, kurwa, losowość, pełna losowość. Gdyby był jakiś ziomek, od którego możesz kupić zamek, był jakiś gościu, który sprzedaje, wiesz, coś, no to wiesz, to jest pełna losowość. Jeżeli chłopaki tam poznajdywali to grzebiąc na tych wykrywaszach metali, no to wiesz, cud, że to się udało. Tylko, że wiesz, zobacz, jaką oni mają. Mają ekipę, tam 10 osób z tym latało. No tak. A jakbyśmy my chcieli robić to w detalu, no to zobacz. Wyobraźmy sobie, że każdy gdzieś tam w przyszłości miałby jakieś zajęcie. Ja miałbym latać, napierdalać tym wykrywaczem metali, żeby znaleźć na przykład zamek albo szkielet do broni. No to nie wiem, czy to jest takie finalnie opłacalne. Nie, teraz to by było zajebiście opłacalne. Bo nie jak przyszłościowo. Ja wiem, o co chodzi. Bo wiesz, przyszłościowo przyjadą jakieś kartele, będzie jakaś akcja przerzutu broni, klamek się zrobi na mieście sporo i wtedy faktycznie może spaść cena do tej, o której dzisiaj mówił Siergiej, 7-8 koła, albo na przykład o której mówił księdzu, 3-4. Kurwa, ja nie pamiętam, do Czaliego musiałbym się odezwać, ile on płacił za swoich czasów, ale wydaje mi się, że to wiesz... Kwoty raczej nie przeskakujące dychy. Nie wiem, wszystko tak za dużo było tam informacji od tego gościa i tak powiem ci, że w pewnym momencie już też się trochę w tym pogubiłem wszystkim. Powiem ci tak, no... Przede wszystkim mam ograniczone zaufanie. Parę razy zaufałem osobie, której nie powinienem zaufać i wychodziłem na tym źle. Gość daje dużo na tacy. Może po prostu takim jest człowiekiem. Cholera wie. Może to jest wielka okazja, ale może też być, kurwa, jakaś wielka wypucha, chuj wie. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy go pociągnąć troszeczkę za nos i za kieszeń. Można powiedzieć, że wchodzimy w ten interes i zaczynamy poszukiwania. I na poszukiwania potrzebujemy pieniędzy. Na materiały potrzebujemy pieniędzy. I on będzie w nas inwestował. I faktycznie,
jeżeli odnajdziemy, że tak powiem, recepturę, no to będzie można się z nim w jakiś sposób podzielić i odwdzięczyć, ale najważniejsze jest to, że te pierwsze poszukiwania będą szły z jego kieszeni. Ja wiem, z czym to się je mniej więcej, Felipe, to jest naprawdę kupa czasu i naprawdę trzeba się na tym znać i to dobrze, by coś z tego było. Widzę, że testujesz furkę, ile na rezerwie przejedzie. Nie, jadę na stację. Masz linę? Mam. Podpinać? Nie wiem, czy na ten moment nie działabym jednak sam. W sensie w czwórkę. Jedyne mnie zastanowiło, że on powiedział, że... Kolega niech wyłączy streamka i nie podsłuchuje, co chłopaki planują na niego. Jest kolega? Jest tutaj kolega? Jeszcze raz? No on powiedział, że 20-30 tysięcy można wyjąć z sejfu. Ze sklepu czy skąd? Z banku? Ze sklepu. Ze sklepu? Tak. Okej. To co robimy? Co, trzeba jebnąć bankomat, kurwa. Naszym Widzisz? Sposobem. Kurwa, powiem ci, że my już trochę wymęczyły mnie te wszystkie rozmowy. Co, zbierasz się do spania? No właśnie, tak się zastanawiam. To co, bankomaciki do spania? Żeby to się nie skończyło tak jak ostatnio. Jak? Ja jeszcze nie siedziałem za bankomat. Chcesz się po prostu z Edim w kiciu spotkać, tak? Nie no, gdzie? Ale no, w sumie... Nie, no ja myślę, że jakbyśmy tak uderzyli na paleto. Tylko, że kurwa, właśnie w biały dzień cała noc przeminęła. 9 godzina. Pytanie, może przełożyć to akcję na jutro. Z chłopakami. Jak chłopaki wrócą? Można tak zrobić, można tak zrobić. Ale powiem ci, że a propos tych części, to ja nie chodziłem jakoś dużo z tym wykrywaczem i wokół naszego warsztatu mam znalazłem dwie sztuki, nie? Mam to, więc jakby oni mieli kogoś, kto by się na tym znał, no to moglibyśmy im nawet dostarczyć to, co mamy. Oni by nam, wiesz, złożyli to, nie? To co, zrobić sam bankomat? Pokazać chłopakom, jak to się robi? Nie no, z ekipą, poczekam na nich. Nie chciałbym, żeby to było też, że tak spamujemy te bankomaty, co i róż, wiesz, że bez planu robimy już i mamy w dupie, że bankomat. A może faktycznie lepiej z ekipą to robić, tak? Że może te cztery osoby przy tych bankomatach, czy tam trzy, są niepotrzebne. Może faktycznie dwie osoby powinny podjeżdżać. Jeden wyciąga kasę ze ściany, drugi pakuje elektronikę do bagażnika i wsiadają na przykład do sportowej fury, do drugiej. I wtedy odjeżdżają sportową furą. Może tak by było najlepiej. Tylko wiesz, przede wszystkim tak. Policja jak może zareagować na takie coś? Może zareagować agresją. Jeżeli jeden będzie się zajmował bankomatem, drugi ścianą, tak jak wczoraj, bo w momencie, w którym podjechała policja i ja sprawdzałem bankomat, Logan sprawdzał ścianę, to już w tym momencie policja była na miejscu. Już był radiowóz. I w momencie, kiedy nie byłoby kierowcy, który mógłby odpalić furę, to przecież policjant może wsiąść do tej fury, kurwa, zgasić silnik, wyjebać kluczyk i koniec. Jest po nas. Wydaje mi się, że najbezpieczniej jest to robić cztery osoby. Jedna ubezpiecza, dwie ciachają i jedna kieruje. To jest, kurwa... Idealny scenariusz. Cztery osoby do bankomatu podjeżdżasz. Podjedziesz jeszcze pod ten, wyjąłbym tą furę? Dobra. Czyli tak robiliśmy, powiedzmy, w Sandy, tak? To co, jeszcze jakiś taki blackjack na koniec? Jedna partia? Dwie?
No dobra. Ile mam? 6 i 1 trzecia levela. Nie wyzywajcie się, kochani. Nie wyzywajcie się. Albo koło. A. No, powiem ci... Dobra. No, witam. Dobry. Diamond Casino. Miejsce wielkich fortun i straconych żyć. Jak już będziemy mieli taką, wiesz, wyćwiczoną metodę działania, naprawdę można, myślę, że kasę na tym zarobić. Na wyrywaniu zębów? Mhm. Dokładnie. Chciałbyś taką furkę, co tu się kręci? No chciałbym. Niezła. No. Taką mieć. Marzenie. No. Musiałbym do garażu zejść. A tam jest bankomat, który wypłaca większe nominały, żeby po prostu więcej kasy włożyć w kręcenie kołem. No, ja coś czuję, żebyś miał szczęście i wylosujesz to. Sprawdzę to. Dobra, kręcę. Koło jest wesoło. Powodzenia. O! O kurwa, stary! I co, wygrałem? Nie! Nie! Pierdolę to, gówno! Pierdolę w to, nie wchodzę w to! Pierdolę to! Zero! Gauntlet w Hellfire, no już czekał na mnie!